Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nie mam pojęcia, o której godzinie to oglądacie. Kolejny odcinek Przygłusew. Mam nadzieję, że nie mogliście się doczekać. Oczywiście czeka nas dzisiaj dużo fajnych rzeczy, także koniecznie usiądźcie wygodnie, weźcie sobie, ogarnijcie coś do picia i zostawcie trzy łapki w górę. Nie mam pojęcia, dlaczego trzy i nie mam pojęcia, dlaczego mój fotel trzeszczy, ale zapraszam was na ten piękny odcinek i sami zobaczcie, co się wydarzyło. Dobra, także dzisiejszym planem jest ogarnięcie sobie enderpereł i przygotowanie się do walki ze smokiem, ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w ogóle tutaj nie ma endermanów. I to dosłownie nie ma żadnych endermanów. Ja jak sobie sprawdzałem Ender Eye, to mam tylko jedno oko. A potrzebujemy ich 12 chyba, żeby tam ogarnąć te rzeczy. A jako, że mam giga, OP i potężną zbroję, no to wiadomo, że powinno to być łatwiejsze. Tylko, że i tak nie mam za bardzo pomysłu, jak mogę znaleźć endermany. Dobra, finalnie udało nam się ile? 11 pereł mamy. Z trade'ów ile to było? 3 staki golda. Całego golda, jakiego miałem, przerobiłem na to. I mamy tylko 11 pereł, więc nawet jeżeli chcemy jeszcze załatwić smoka, no to i tak trzeba będzie iść pofarmić endermany. Może gdzieś w nocy tutaj będzie Enderman jakiś? Ja no nie widzę żadnego, ale możemy się przejść w sumie. No dobra, wróciłem sobie do bazy i ostatecznie mam 12 pereł i spróbuję, mając te 12 pereł, dostać się do Endu. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda, bo dzisiaj chcę zdobyć elytrę. Nie wiem, czy mówiłem to na początku filmu, pewnie wspominałem o tym i mam mały problem, ponieważ no jakby nie mam miejsca, po prostu. Mój podziemny magazyn, miejsce w nim się powoli kończy, więc będę musiał sobie coś tam zrobić. Jeszcze próbowałem jedną rzecz ogarnąć i nie wiem, jak to będzie tam pocięte. Ten poprzedni fragment, ale zmarnowałem chyba z 6 albo 7 staków złota, żeby dostać te perły tutaj. 11 pereł dokładnie, bo jedną miałem w domu, nawet nie wiem skąd i też widzowie mi napisali, że można sobie ogarnąć za pomocą właśnie kleryka. No jak widzicie, ten kleryk sprzedaje, ale nie to, co byśmy chcieli. Także ryzykujemy po prostu. Bardzo, bardzo jest mała szansa, że uda mi się to zrobić. Chociaż możliwe, że w twierdzy tej Stronghold, to się nazywa, będą łzy i na to liczę, te Ender Eye, tak? To nie Ender Perły. Jejku, jakie łzy? Co ja w ogóle gadam? Teraz sobie będziemy Eye of Ender robili. Także mamy 12, bierzemy F3 plus B i zobaczymy, w którą stronę będzie portal. Okej, okay. O dobra, w tamtą gdzieś, to powiem wam, że to będzie na pewno troszeczkę łatwiejsze, bo ja mam tam w ogóle jakiś dungeon zapisany, mam cmentarz, więc wydaje mi się, że kolejną perłę, bo jestem prawie przekonany, że jeżeli to jest mój spawn, taki chunk początkowy, no to nie może pojawić się twierdza w zasięgu nam chyba 1000 metrów, więc i tak pójdziemy tam mniej więcej, gdzie ja smoka pokonywałem i rzucimy kolejną perłę. No i jesteśmy na miejscu, tutaj jest gniazdo smoka, także czas rzucić z tego miejsca kolejną perłę i zobaczyć. Zobaczymy, czy muszę iść jeszcze dalej. Tak, dokładnie, nawet powiedziałbym, że trasa się kompletnie nie zmieniła i proszę, dziękuję perło, że jeszcze się nie zniszczyłaś. No na razie dwie perełki rzuciłem. Nie wiem, ile powinienem iść tak naprawdę bloków, czy na przykład, nie wiem, iść jeszcze z 1000 bloków. No nie, 1000 nie, ale może z 500, jakbym przeszedł. I w ogóle też na streamie bardziej się pojawiały pytania. Oj. Tutaj w ogóle, nie wiem, dziwny dźwięk był, tak jakby coś zjadło. W jaki sposób ja teraz skaczę podwójnie, bo zdobyłem artefakt, tutaj, Cloud in the Battle. Nie mam pojęcia nawet skąd, w tym sensie to musiało być albo na jakimś streamie, albo na odcinku i to wyciąłem. No wiecie, dzieje się tutaj bardzo dużo, nie ukrywam, że staram się na jeden odcinek naprawdę dużo kontentu upchnąć, więc niektóre rzeczy, czy to przypadkowo, czy to jakoś tak wyjdzie, że zostaną usięte, bo mamy dzień 178, nie wiem, czy kogoś to interesuje, czy powinienem w ogóle pokazywać, jaki aktualnie mamy dzień, no ale jak widzicie, pędzę z tym. Mamy lava poolkę. No, gdybym potrzebował portalu do netheru, to by się na pewno przydało. I mniej więcej, właśnie, przecież czekajcie, bo mnie tutaj już nie było, bo ja z Hogatym ostatnio jak byłem, to poszliśmy bardziej w lewą stronę, nawet pięknie to widać, więc możliwe, że tutaj będzie jakiś smok, a po lewej stronie tam jest gniazdo, ale dobra, to jest gniazdo zwykłego smoka i czy uda mi się to przejść? Dobra, piękny duży skok, naprawdę z tym double jumpem o wiele, wiele lepiej się podróżuje. I wiecie co? Rzucę kolejną perłę. Wolałbym, żeby już perełka cały czas w tą samą stronę i nie rozwal się. Dobra, jest super. No dobra, czas na kolejny rzut i cały czas przed siebie, no nie? O, dobra, jeszcze nie wiem, jaka jest szansa w ogóle na to, że perła się tutaj zniszczy, ale no na razie trzeba powiedzieć, że miałem dość duże szczęście. Co to w ogóle tam jest? Jakaś dziwna ryba. Tutaj też coś jest. W ogóle dlaczego potrzebuję elytry? Ponieważ chciałbym zacząć polować na bossy.
i żeby znaleźć bossy, no to będę musiał latać duże, wiecie, odległości, a chodzenie tak z buta, no to powiedzmy, że to nie jest najlepszy sposób na podróżowanie, jeżeli na przykład, nie wiem, będę potrzebował znaleźć gniazdo smoka, które gdzieś tam będzie głęboko pod ziemią, chociaż nie mam pojęcia, co ma do tego elytra. Tutaj w ogóle są jakieś przedmioty. Okej, no ja wezmę sobie te emeraldy. Emeraldów nigdy za wiele, jak to się mówi. I czy tu jest jakieś wejście do kopalni? Dobra, wodę muszę zatkać. O, dobra, widzicie, woda mnie totalnie zblokowała, ale nie, no fajny obóz. Mamy surowce, ale przyznam szczerze, że tego nie potrzebuję. Wezmę sobie za to łóżko. White bed? Czekaj, ja miałem misję na zdobycie łóżka? Oho, i widzę po lewej stronie coś ciekawego na mapie i jest to gniazdo lodowego smoka. O nie, zimowy biom. I tu tutaj w ogóle coś jest, jakaś mała strukturka. Pozwólcie, że nie będę walczył z tym smokiem teraz. Raczej bym go pokonał, tak na powiedzmy 90%, ale no przyznam szczerze, że mam teraz swój cel i muszę zmierzać do swojego celu, żeby zdobyć tą elytrę. O, tam są niedźwiedzie. No nie, niedźwiedzi nie potrzebujemy, ale przy okazji, jak już jesteśmy, to możemy rzucić kolejną perłą i nadal... to się nie zmienia. Ja wiem, że powinienem, pewnie, o... Okej, tam jest ta perła. Może powinienem zrobić coś takiego, że wiecie, użyć tych technik speedrunnerskich, czyli bierzesz, rzucasz tam perłę w jednym miejscu, później rzucasz w innym miejscu i obliczasz po prostu, gdzie mniej więcej jest ta twierdza, ale robimy tutaj to starymi sposobami, nie jakimiś speedrunnerskimi i tak dalej. O, i śnieg zaczyna padać, właśnie, jest zima, tak, bo w poprzednim odcinku chyba... była wiosna, albo już nawet nie wiem, co było. Wiem, że po prostu teraz mamy zimę, więc chcę, nie ukrywam, też jak najszybciej po prostu pominąć tą porę roku, bo niezbyt za nią przepadam. O, i kolejny szkielet smoka znalazłem, idealnie, tylko że to już widzę, że to na pewno nie będzie piątka, ale może chociaż czwórka będzie przydatna do jakichś tam rzeczy, zobaczmy. Nie, to jest nawet trójka. Dobra, schowajmy sobie do plecaka. Jak widzicie, plecak mam też lepszy, powiększony, jeszcze będę musiał sobie zrobić tutaj te ulepszenia, bo one mega dużo dają. Ja nie wiedziałem, że tak można ulepszyć plecak, że na przykład będzie wchłaniał tylko te itemy, które chce i tam jakieś inne rzeczy będą różne. O nie, tam są syreny, ale w sumie te syreny tak naprawdę, nawet jeżeli one mnie tutaj przyciągną, no to ja i tak je załatwię. Ale rzućmy sobie jeszcze perłę, pyk. I to jest plus i minus jednocześnie, bo raczej, jeżeli dobrze to rozegram, no to będę widział od razu twierdzę, jeżeli ona będzie gdzieś na wodzie, ale trzeba pamiętać o tym, że na wodzie też są sea serpenty. A, tylko że możliwe, że gadam głupoty teraz, bo tutaj widzę, że już jest ląd. Oho, już mnie przyciągają, siema, no ja mam mega potężną zbroję, nie wiem, czy w ogóle te syreny wiedziały o tym. O, i nawet dostałem jakiś achievement za pokonanie ich, także fajnie. O, właśnie, bo z nich przeszlecą łuski, a z tych łusek pewnie też można zrobić jakiś taki unikalny przedmiot, który nigdy mi się pewnie już nie przyda, ale dobrze, żebym, wiecie, jednak coś takiego tutaj miał. Shiny scales, shiny, zobaczmy, co z tego w ogóle można zrobić. Tak, flet, który... sprawia, że potwory się zakochują w tobie na 10 sekund i nie będą mogły ciebie atakować. W sumie to może być przydatne, tylko pytanie, czy to działa dosłownie na wszystkie stworzenia, czy na przykład, nie wiem, na smoki nie będzie działało, na jakieś cyklopy i tak dalej. Mamy łódkę przygotowaną, także skorzystamy z pewnego... Chciałem powiedzieć, że triku, żebyśmy widzieli dno, ale na tych shaderach... To powiem wam, że chyba nie zauważę nigdzie tej twierdzy. O, ale orka sobie skoczyła! Fajnie to wyglądało! Jeszcze raz, mógłbym prosić o skok? Mam nadzieję, że ona mnie nie będzie atakowała. I jesteśmy na otwartej wodzie. Zanim popłyniemy dalej w tą niebezpieczną podróż, no to upewnijmy się, że w ogóle to jest nadal to miejsce, w które powinienem zmierzać. I Sea Serpent na pewno się jakiś pojawi. Nie wiem, czy jestem już w stanie z nim zawalczyć. No jak widzicie, cały czas... Droga pokazuje jedno i cały czas mi się nie zniszczyła żadna perła. W ogóle teraz pereł mamy o wiele więcej, dlatego na przykład w Netherze nie można zdobyć tych pereł. W tym sensie można, ale jest to bardzo, bardzo trudne i dla tych, którzy by się zastanawiali, ile już przebiegłem, no to moja podróż zaczynała się... wiecie, co się zaczynało? Tu jest cmentarz. O, tu jest dom. No właśnie, więc idziemy sobie tutaj i lecimy dalej. Ty, jakiś statek na wodzie jest. Dobra, zobaczymy, co on tutaj ma ciekawego. Może jakiś będzie fajny dropik. Pierwszy raz widzę coś takiego. I tak, tam jest Sea Serpent 1. Niestety pojawił się. Cały czas jestem obsrany, że pojawi się ich za chwilę troszeczkę więcej. I zobaczmy, czy w ogóle my tutaj coś mamy. Jakaś skrzynka. Aha, czyli rzeczy do łowienia. Ale emeralda sobie na pewno wezmę. Ten Sea Serpent będzie... Ty, on walczy sobie.
Ale zastanawiam się, czy on mnie jest w stanie pochwycić i po prostu załatwić. Tam w ogóle jest jakaś mała łódeczka. No dziwnie to naprawdę wygląda. Czekaj, czekaj. Czy to, co tutaj jest, to czasami... Tak, okej, okay, mogę... Ooo! Jak się przestraszyłem. Dobra. Chodź, 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 chodź. Jestem potężny, tak? Jestem potężny. Nie boimy się takich rzeczy. O, okej. Okay, widzę. Dziwnie to wygląda. I teraz skoczy. Pyk, pyk, pyk. Ile ma? 20 HP, 4 HP. Dobra, see? No za problem. Dokładnie tak. My się takich rzeczy nie boimy już. Tylko nie wiem, czy z niego nie lecą jakieś fajne łuski. A może ja już zebrałem? Tak, zebrałem jakieś łuski. Muszę w ogóle sobie ogarnąć trochę miejsca w ekwipunku, ponieważ mam też zabrane przedmioty, gdybym chciał na przykład sobie stworzyć Waystone'a, bo potrzebuję tak naprawdę pereł. No jeżeli się dostanę już do endu... Ty, co mnie zaatakowało? Nawet nie widziałem, co to było. Ej, dobra, dostałem od czegoś obrażenia, trochę się przestraszyłem i nadal musimy płynąć w tamtą stronę. Mamy kolejny skrawek lądu, więc czas rzucić po raz kolejny perłę. Nie, no to jest na... Ej, czekaj, gdzie jest ta perła? Czy ona została zabrana przez... Nie, ty raczej nie zabrałeś, prawda? Wypierdzielaj. Ej, czekaj, może ona jest... Nie, nie ma jej tutaj. Pod wodą też jej nie widzę. Oj, albo pękła ta perła rzeczywiście. Powiem wam, że nie zwróciłem uwagi. Jeszcze zanurkuję, zobaczę. Ale nie, no to są ryby z tego, co widzę. Dobra, no to w takim razie już mamy troszeczkę utrudnione zadanie, bo jeżeli tam nie będzie żadnych pereł, to nie wiem, jakie zdobędę, bo w nocy w ogóle się nie pojawiają endermany. To jest ten problem i wiecie co? Lepiej, żebym się przespał. No i uwaga, w drugą stronę mi po raz pierwszy pokazuje. Dobra, to teraz mamy 10 pereł. Okej, okay, ale jesteśmy już na pewno blisko, ponieważ perłę rzucałem... dobra, ja rzucałem perłę tutaj, a mi pokazuje teraz, że gdzieś to będzie w tym miejscu? Czekaj, czekaj, czekajcie. Dobra, to powinno być gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że się nie wpierdzielę w lawę jakąś albo coś takiego. Breaking Ground. Co to jest za achievement? Dive deeper into your world. Czemu dostaję achievementy, które ja już dawno wypełniłem? Jakby, o co tutaj chodzi? To jest dla mnie zagadka, że tak powiem. Dobra, i woda. Uuu, ale to idzie głęboko. W sumie możemy nawet oszczędzić troszeczkę tego kopania. I mniej więcej gdzieś tutaj jest właśnie ten stronghold. Tylko już nie chciałem szukać idealnego czanka, tylko postanowiłem... Czekaj, czy to są endermany? Nie, to są zombiaki. Postanowiłem, że po prostu trochę na czuja tutaj pokopiemy. No i nawet nie trzeba było kopać, ponieważ jesteśmy na miejscu. Witam serdecznie, Ice Pie. I teraz... trzeba zobaczyć. Tak, tak, tak. Właśnie, tu są te bloczki. Trzeba znaleźć na początku klatkę schodową. Chociaż patrząc na to, to wydaje mi się, że... Tak, te twierdze wyglądają inaczej. No dobra, będę miał mały problem, bo chciałem pokazać wam taktykę po prostu, jak speedrunnerzy to robią. Czy to jest... Tak, to jest Monster Box. Niech się pojawią potworki, pyk. No, mamy całą ekipę, klasycznie. Ale nie, no my szukamy jednej rzeczy. Chociaż nie, dwóch rzeczy. Szukamy portalu. To jest jakby... pierwsza rzecz, a drugą rzeczą... Oh, to mi spawner zombiaków! Czekaj, a tutaj po tej stronie też są spawnery? Nie, wygląda na to, że tu jest... Tak, tu jest chyba jeden spawner. Szukamy jeszcze jednego... A nie, ja mam 10 Eye of Ender. No to potrzebuję i tak jeszcze jednego. Dobra, mam jakieś zejście na dół, ale nie wydaje mi się, żeby to było to. Ty, co to są? Jakieś robale? Tak, robale sobie chodzą. I czy tutaj jest portal? Bo wiadomo. Ej, dobra, już widzę. Kurde. No, show caves. Jakby... Wydaje mi się, że to jest miejsce, gdzie muszę po prostu się przekopać, żeby mieć ten portal. Albo pójdziemy tam normalnie, ale no, na mapie zauważyłem, nie będę teraz ciemniał, że tego nie widziałem, ale dosłownie teraz zerknę i mówię, o, coś tam jest takiego. Chyba, że tu jest ten mod wgrany, o nie, dobra, mam nadzieję, że tego nie będzie, ponieważ istnieje mod, który działa w ten sposób, że musisz znaleźć chyba 8 różnych oczu z 8 różnych struktur, czy tam 12 struktur jest, nieważne ile, żeby dopiero odpalić portal. Mówię, mam nadzieję, że tego tutaj nie ma, bo przyznam szczerze, że nie chciałbym teraz się wracać, tylko chciałbym no rzeczywiście zawalczyć ze smokiem. Tutaj mamy te rękawiczki jakieś, takie silverowe. One zwiększają troszeczkę obrażenia, ale ja mam lepsze, ale w razie czego wezmę jeszcze jedną parę. O, nowy creeper, dripstone, co ty robisz? Aha. Zachowujesz się dokładnie tak samo jak zwykły creeper, po prostu wybuchasz, jak się na ciebie spojrzy. I no szukam cały czas tego przejścia, ale powiem wam, że są małe problemy. Może powinienem jakoś się przekopać. Tutaj widzę, że jest dalsza część. Na pewno ten stronghold jest o wiele potężniejszy od takiego zwykłego minecraftowego i mam większy problem, żeby tutaj cokolwiek odnaleźć. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Uuu, to jest spawner silverfishy. No nie, czegoś takiego nie chcę. Ale no ja się z tego, co widzę, oddalam bardziej od tego portalu. Może tędy muszę przejść?
przejść jakoś? Ty, to wygląda jak jakiś grobowiec tutaj. Zobaczmy. O, i jest spawner szkieletów przy okazji i mamy dwa diamenty. Na początku rozgrywki pewnie bym się cieszył z takich, właśnie z takiego dropu, no ale powiedzmy, że jesteśmy odrobinę dalej i nadal nie znalazłem, ale oj, niepotrzebnie chyba to robiłem, ale chciałem sobie zniszczyć po prostu, znaczy chciałem zabrać ten baner, bo naprawdę ładny mi się wydawał i chyba i tak go nie podniosłem. Dobra, lecimy i teraz zbrutforsuję po prostu, o nie, Blood Moon jest. Dobra, trzeba się jednak śpieszyć, jednak wiecie, chciałem sobie sprawdzić na spokojnie tą strukturę, ale jako, że to jest Blood Moon, a nie mam jak się teraz położyć, żeby to przetrwać, a może za chwilę będzie tutaj dużo potworów, no to zrobimy to w ten sposób. Dobra, i do góry, i mamy portal? Nie, ej, to nie jest portal room, ile? Kurde, czajcie, że to wszystko tylko po to, żeby się okazało, że brakuje mi dwóch oczu. Mam obsydian. Teoretycznie mógłbym spróbować jeszcze tam pofarmić. Nie, no pójdę. Przecież nie wrócę teraz do domu przez chyba 5000. Ile mam do domu? Dungeon jest 4600. Portal do Nowego Świata. No około 5000 bloków mam do domu. I tak, okazało się, że nie mam zapalniczki, więc teraz chcę sprawdzić jakąś metodę, którą znalazłem. I właśnie trzeba postawić drewno w taki sposób. I podobno lada moment się ten portal zapali. Zobaczymy, czy to zadziała. Mam jeszcze 3 bloki. Naprawdę nie chcę wracać i zrobię wszystko, żeby po prostu to teraz zrobić. Czekaj, czy to nie jest gniazdo? Jejku, myślałem przez chwilę, że to jest gniazdo smoka tutaj w tym miejscu, ale nie, to by było zbyt piękne. Oj! Ty, żebym nie spalił się, bo wpadłem do lawy, jak idiota. Dobra, halo, drewno się pali. Bardzo fajnie, ale no, ja bym chciał zapalić portal. I po co na siłę utrudniam sobie życie, skoro dosłownie obok okazało się, że jest żwir. Tu jest portal, a tu jest żwir. No, i mamy Flint and Steel, że teraz poszukiwania niebieskiego biomu i liczenie na to, że wydropi mi perła, której potrzebuję, ponieważ tak jak wspominałem, Ender Pearl, no nie, ty, dziwne to jest. Ale są normalne inne perły. Pearl po prostu? O, właśnie, tu jest jakiś Soul Pearl, ponieważ każdy biom chyba w Netherze, albo ogólnie na różnych biomach, występują teraz różne Endermany, które mają różne właściwości, różne dropy, bla bla bla. Nikogo to nie interesuje. Chcemy zobaczyć dwie Ender Perły. Siedziałem na niebieskim biomie z 40 minut i nie zobaczyłem nawet jednego Endermana, bo cały czas się respiły jakieś inne potwory. Dlatego postanowiłem, że pójdę pokopać złoto w Netherze i mam tutaj, już widziałem, to jest taki, może spoiler, 4 perły Endermana. W końcu się udało! Nie sądziłem, że moim największym jakby problemem tutaj w zdobyciu w Minecrafcie nie będzie Netherite, będą perły Endermana. Rozumiesz to? To jest taki poziom. I teraz możemy iść od razu do Netheru, a nie, to jest, o, w ogóle tutaj jest scrap, także możemy go sobie wydobyć od razu, czemu nie? Ale musimy sobie wrócić do domu, iść do portalu w Netherze i przejść z jednego portalu do drugiego, do twierdzy Endermana. Ale wszystko jest, tak jak mówiłem, gotowe. Mam jakieś inne jeszcze tutaj rzeczy. Przyznam szczerze, że kompletnie już na to nie zwracam uwagi. Chcę po prostu... w sumie nie, potrzebuję tylko dwóch. Sobie weźmiemy. Chcę pokonać tego smoka. No, jestem na miejscu, ale przepięknie to wygląda. Właśnie przecież na shaderach ten end powinien wyglądać jeszcze lepiej. I już wiem, że muszę nafarmić troszeczkę oczu Endermanów, bo one mogą się przydać. Nie wiem jeszcze do czego, ale patrząc na to... Czekaj, czemu jestem na czymś takim? Dobra, zmieniło się to też. O kurde, Endermany tam są. Siema, Endermany. Wiecie co? Ja z wami nie będę na razie walczył, bo mam jakby inne rzeczy do zrobienia. Unbreaking, tak, to jest mój gigapotężny łuk. Także sama walka ze smokiem. Może na przykład smok będzie o wiele silniejszy, potężniejszy. No zobaczymy, ale nie będę na razie atakował tutaj żadnego Endermana. O nie, mutant Enderman tam jest. Widzę go. Nie wiem, czy go też widzicie. Pa, ja ci pokażę go. Widzisz? Tam jest. Mutant, obrzydliwy Enderman. I czekaj, czy ja mogę zniszczyć po prostu te... kryształy? Czy jak to wygląda? Ty, czemu nie ma Ender Dragona? Teraz zdałem sprawę, gdzie jest Ender Dragon? Czy ja mam to... O, czekaj. On tam... On się chyba dopiero pojawia, tak? Czy ja mam to zniszczyć? Ty, tu się wszystko respi. Oj, spojrzałem na Endermana, przepraszam. Tak, i tam się pojawiły różne rzeczy. Okej. Czyli to po prostu w ten sposób będzie działało. Dobrze, że mam dużo... Strzał, może teraz? Ojku, ale tragicznie to wygląda. Dobra, strzelmy sobie. Nie mogę w to strzelić? Czekaj, czy ja mam to z miecza zniszczyć? Pyk.
Okej, okay. Ender Dragon pojawił się w końcu, także jak widzicie, sama walka ze smokiem też będzie troszeczkę inna, przynajmniej na to wygląda. I nie wiem, czy Mutant Enderman sam z siebie nie, okej, on mnie nie będzie fokusował, przynajmniej tak na to wygląda. Także możemy się skupić na niszczeniu tych kryształów. Pyk, tylko widzę, że... Okej, no nie, jednak nie będzie problemu. Proszę tylko, żeby ten smok mnie tutaj nie zrzucił. Trochę ryzykuję, nie ukrywam, ale no muszę jakoś po prostu te kryształy sobie porozwalać. Aha! Czekaj, tylko do tego kryształu nie mam dostępu. Tam nie wiem, czy jest kryształ, bo to wygląda tak, jakby większość tych kryształów sama z siebie się zniszczyła. A, one się nie renderują. Dobra, już widzę, jak to działa. Chcę zobaczyć, czy tutaj po prostu coś jest, czy też nie. Tak, jest kryształ. Także podejdźmy sobie. Oj, no właśnie. Dobrze, że mam przynajmniej ten Feather Falling. Ała, smoku, spokojnie, nie atakuj mnie, stary, dogadamy się. Ty, mnie pacną po prostu. Tam... Aha, muszę przeskoczyć jakoś. Tylko tak, no ja nie doskoczę. Nie ma opcji, że doskoczę z tego miejsca. Ale wiecie co? Spróbuj. Nie, no. Nie wiem, co sobie myślałem. Po prostu nie mam pojęcia, czemu myślałem, że to zadziała. Ale na pewno jest o wiele trudniej z tymi kryształami. Już teraz to widzę, bo no, siedzę już tutaj chwilkę i... A, bloki mi się kończą. I kolejny kryształ zniszczony. Może w ten też uda mi się trafić, jeżeli troszeczkę wyżej bym strzelił. Dobra, nice. Tamten nie wiem, czy został zniszczony. A, tam widzę, że jest jeszcze jeden. Tutaj jest z tyłu w ogóle za mną jeszcze jeden. Ja się spodziewałem, że już został przeze mnie zniszczony. Dobra, piękny aim. Czyli tak, tam jeszcze jeden został i w niego raczej już nie trafię. Tam widzę, że jest jeszcze jeden i tutaj chyba jeszcze. Dobra, chyba ostatni kryształ został przeze mnie zniszczony, także w końcu możemy przejść do załatwienia tego smoka. Witam. A, w ogóle on jakoś tak nisko lata, nie? Takie mam wrażenie. I widzę, że on perdżuje tutaj w tym miejscu, więc bym musiał się tam dostać jakoś na górę. Pewnie on by mnie też odrzucił, w razie czego mam przygotowaną perłę. O, znowu sperdżował. No dobra. A, smoczku, no, chciałem w ogóle z miecza go pokonać, ale no, jak już mam te strzały... Aha, dobra, bo ja mu teraz nie robię obrażeń, zapomniałem o tym. Ty, nagle smok zaczął perżować na samym dole, nie wiem, o co chodzi, czy tak to powinno działać, czy nie, ale... Wow, no już, ja się to zajmę, Endermanie, tutaj jakiś jeden się pojawił, ale no już ten smoczek ma bardzo mało HP. Ja mam 39 poziom, nie dlatego, że nie mam co enchantować, chociaż nie, no trochę tak jest, ale bardziej dlatego, że nie miałem pereł, żebym stworzył sobie XP Tome, żeby sobie zostawić tego expa na później, no bo zbroję jest na razie zenchantowana, więc wiecie, niczego więcej nie potrzebuję. O, tutaj widzę, że kolejny idzie. Możemy go sobie rozwalić. I czy smok ląduje? No nie, jeszcze nie. I uwaga! 3, 2, 1! Boom! Mamy free the end! Dobra, pokonaliśmy Ender Dragona w końcu. Oczywiście moja podróż się tutaj nie kończy, ponieważ ja jestem po to, żeby zdobyć elytrę. To jest mój cel końcowy. Jajko. Tylko czekajcie, jak to jajko można było zdobyć? Raczej nie będzie to takie proste, że po prostu klikam na to prawym, ale może przez to, że mam tutaj 360 modów, to jakoś zostało to... Oczywiście, że nie. To by było zbyt proste. No, Waystone zrobiony, także można ruszać na podbój. I plum, jesteśmy... Oj, ty, gdzie ja jestem? Co to w ogóle jest za miejsce? W tym sensie... Jak ja mam teraz tu podróżować? Ja chyba nawet nie mam bloków do budowania za bardzo. Nie, ale mogę postawić sobie Waystone, już przesadzam troszeczkę. Ale patrzę, co tu są w ogóle za nowe biomy. Tam mamy jakąś... Czy to są surowce, czy to... Nie, to nie wygląda, jakby były surowce. Wiadomo, szukam End City i może być tak, że na przykład... trochę to wygląda jak dungeon, ale no nie wydaje mi się, żeby to było. Tutaj też nic nie ma. Tu jest statek. Nie wiem, czy w tym zniszczonym statku coś będzie, ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności możemy sobie iść tam. Tylko muszę być bardzo, bardzo ostrożny. Ty, dostałem achievement Don't Look Down i że to jest jakiś górny end, czyli co? To wygląda na to, że mamy jeszcze jakiś dolny end, który jest pode mną? Jakiś nowy świat? Tak, tutaj też jest nowy surowiec. Czekajcie, co to jest? Bismurt Ore. Tylko, no nie ukrywam, że trochę boję się tego wydobywać. Bismurt. Do czego jest bismurt? Szkło można zrobić, lampę i w sumie to tyle. Także bezużyteczny surowiec, przynajmniej na tym etapie. Oj, tam w ogóle coś jest. Ty, to wygląda jak jakaś wieża albo arena do walki z jakimś kolejnym bossem. Dobra, można w końcu zacząć eksplorację. Wylałem sobie tutaj wodę, żeby było troszeczkę lepiej. I widziałem na dole... O kurde, ile tu jest mobów! Ty, jakieś pająki są nawet! Po lewej stronie widzę... Co to jest? To jest jakiś pasożyt albo coś w stylu... Tam mamy coś latającego. No dobra, na pewno ten end różni się od zwykłego. Tutaj też coś widzę. Czekaj, czy ty mnie... Nie, nic mnie nie atakuje, przynajmniej na razie. Ja, tak jak mówiłem, no chcę znaleźć tylko i wyłącznie tutaj elytrę, dopiero później się zająć jakimkolwiek eksplorowaniem, więc fajnie, że tutaj są jakieś, wiecie, różne dziwne struktury. Na przykład to też mi wygląda na jakąś strukturę z bossem. Można tylko rzucić, wiecie, sobie okiem i widzę jakieś dziwne drony
szulkerowek i jeden z tych dronów właśnie mnie wykrył, także może odpuśćmy i zostawmy sobie tak, waypointa, znak zapytania. Nie mam pojęcia, co to jest. No jest jakiś, jeżeli tam jest spawner, no to oznacza też, że najprawdopodobniej jest jakiś boss do pokonania. Uuu, co to jest? No tu jest tyle rzeczy, powiem wam tak, nie mam pojęcia, w którą stronę patrzeć, bo co chwilę po prostu pojawiają się... Czy to jest surowiec? Nie, to chyba nie jest jakiś surowiec taki, wiecie, z którego można robić jakieś fajne rzeczy. Dobra, ja miałem sprawdzić ten statek, jestem... Oj, przepraszam, Endermany, ja nie chcę z wami teraz... O, w ogóle tu mam wiaderko, gościu. Wiaderko mam, jestem przygotowany. Jeden klocek i bym spadł w przepaść, bo raczej nie zdążyłbym... A, ja nawet nie mam pereł Endermana, ale no nie zdążyłbym... Zdążyłbym tutaj nic zrobić. Mutant się na mnie rzucił, co jest? Dlaczego się na mnie nagle rzuciłeś, panie mutancie? Ja sobie tutaj na spokojnie zwiedzam. I szybko waystone. Muszę postawić waystone'a. Bam, bam, bam. Dobra, jest. W razie czego, żebym mógł sobie odzyskać przedmioty, bo ten mutant, powiem wam tak, ten mutant jest silniejszy niż myślałem, że będzie. Ała! Z każdym mutantem nie miałem żadnych problemów, a tu pierwszy się okazał i... Dobra, gdzie on jest? Tu jest gdzieś. Dobra, on się teleportuje jeszcze. Ty, co on robi teraz? Kurde, co to? 49, czy on jakiegoś fira? Ta, on fira na mnie rzucił. Ja teraz nic nie robię. Porąbane. W ogóle mutant creeper, mutant enderman chyba najsilniejszy ze wszystkich tych. Ze wszystkich mutantów, z jakimi walczyłem. O, tu jest jeszcze. Tak, tak, tak. Ty sobie wybuchnij tam. Widzicie, byłem tak obstrany po prostu, że wolałem. Coś tam też zaczęło latać. Straciłem totem, to po pierwsze. Czy ja mam w ogóle jakikolwiek totem? Mam jakiś kolejny, także sobie od razu go założę. Pyk. Bo jednak złote creepery opłacało się pokonywać. Aha! I oczy. Okazuje się, że można dostać z mutant Endermana. Nie miałem o tym zielonego pojęcia, ale mogę to zniszczyć. Ale widzicie, już czułem, że po prostu bardzo szybko może się to skończyć moje życie. Bo... Czekaj, co tutaj jest? No bo ten mutant Enderman był silny. O kurde, i trzy struktury zrespiły się obok siebie, bo mamy tutaj po lewej stronie coś takiego. Tu widzę, że są jakieś dziwne bloki, także może sobie... Void Stone! Jeżeli to jest Void Stone, no to musi z tego być jakieś, muszą być z tego potężne narzędzia. Tutaj mamy jakąś wieżę i w tej wieży są jakieś spawnery z takimi robalami. Plus tutaj, to mi wygląda na, nie wiem dlaczego, ale tutaj jestem prawie pewien, że będę bił jakiegoś bossa, więc fajnie by było sobie to zapisać. Dwa znaki zapytania, tak, najpierw mieliśmy jeden znak zapytania, teraz mamy dwa znaki zapytania. I no nie, no raczej nie wydaje mi się, żeby to było miejsce, gdzie mogę ogarnę sobie elytrę i tutaj też coś jeszcze jest. I to właśnie dziwne miejsce chcę sobie teraz zwiedzić. Zobaczymy, co tutaj jest. Co to jest? A, to po prostu terakota. To mi wygląda w ogóle na twierdzę. Czekaj, a po co ten end crystal w tym miejscu? Czy on tutaj coś też zrespi? Mamy skrzynkę, bo bardzo mnie ciekawi, jakiego typu lutu możemy się tutaj spodziewać. I poza jakimiś diamencikami, no to... Okej, jeszcze więcej diamentów, Thorns 2 możemy ściągnąć, Vein Mining też zawsze się przyda, powiedzmy, ale ja szukam elytry. Tutaj jestem tylko i wyłącznie po elytrę, dopiero później będzie latanie i sprawdzanie, wiecie, tych wszystkich dungeonów i też będę musiał ogarnąć sobie jakiś sposób na Gunpowdera, bo jasne, pojawia się dużo złotych creeperów, ale one chyba nie dropią aż tak dużo tego. No i przydałaby się, wiecie, jakaś taka ekspiarka z creeperami. Oho, mamy kolejny kryształ, także zniszczmy go i zobaczmy, no nie, że to już nawet tego nie zbieram. Tutaj też nic nie widzę. W ogóle nie ma za bardzo potworów w tym miejscu, co mnie troszkę zdziwiło. Shulker Shell. Może, jakbym potrzebował shulkerów, to by się coś takiego przydało. A i zobaczcie, że w tych wieżach ja mogę zejść na dół. Dobra. To jednak zmienia postać rzeczy, ponieważ takie właśnie, takie coś kojarzy mi się od razu z elytrami, więc może gdzieś tutaj będzie za chwilę chociaż jedna elytra. O kurde, to są jakieś biblioteczki. Widzę też dużo różnych skrzynek i mamy piercing 1. Już naprawdę zapomniałem, jakie shulker boxy potrafiły być irytujące. Aha, i tutaj żadnej skrzynki nie ma. No niestety nie znalazłem elytry. Przejrzałem trzy piętra, ponieważ były tutaj trzy piętra. Jeszcze pójdę sobie, bo są dwie inne wieżyczki i może jakimś cudem tam coś znajdę. No i niestety muszę się pogodzić, że w tym miejscu elytry nie znajdę, ale spokojnie, moja podróż będzie nadal trwała, tylko już nie będę wam jej po prostu pokazywał. O, w tym miejscu sobie zaczęliśmy i to wszystko przebudowaliśmy. Może gdzieś tutaj na... O, czekaj. A czy to nie wygląda...
troszkę to wygląda, nie? Jak takie pojedyncze entity, może to jest to? Nie wiem, ja sobie to sprawdzę i po prostu zobaczymy się, jak już będę blisko. I okazało się, że niestety to miejsce nie miało elytry, ale postanowiłem, że nie będę się poddawał i będę kontynuował dalej moją podróż i szedłem sobie, szedłem. Tutaj gdzieś napotkałem kolejne entity i jak widzicie, szedłem jeszcze dalej. O, nawet widać mosty, jakie tutaj były robione. Tutaj chyba perełki rzucałem z tego, co kojarzę. Było to oczywiście na streamie. Sorry, że wam tego po prostu nie pokazuję, ale naprawdę nic, ale nic kompletnie się po drodze nie działo. Tutaj było kolejne NCT, tutaj sobie szedłem chyba tędy. Tutaj oznaczyłem jakąś dziwną strukturę, nie mam pojęcia, co to jest, trzeba będzie to kiedyś sprawdzić. I szedłem jeszcze dalej, i jeszcze dalej, jeszcze dalej. I w końcu udało się tutaj dotrzeć, jak widzicie, naprawdę to była bardzo, bardzo długa podróż, ale nade mną jest statek, w którym powinna być elytra. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie, bo jeżeli się okaże, że jednak tej elytry nie będzie i ja spędziłem tyle czasu szukając jej, no to będę troszeczkę zły. Czy ja mam w ogóle tutaj wodę, bo nie ukrywam, że woda mogłaby mi trochę uratować życie, ale nie widzę wody, dlatego szybko, wiecie, mam tą sposobność, ten taki, nie mam problemu, żeby się wrócić bardzo szybko do domu, water bucket, jedno wiaderko, w razie czego, gdyby, wiecie, było mi to potrzebne, ponieważ tutaj w End City są takie nowe stworki, które są naprawdę bardzo, ale to bardzo denerwujące. Bo z tego, co rozumiem, one działają w ten sposób, że kradną ci tak jakby przedmiot, z którego je uderzysz i później one biją ciebie właśnie z tego itemu. Więc no jest to naprawdę dziwne i przy okazji bardzo trudne do pokonania, jeżeli, wiecie, uderzę go na przykład tym mieczykiem, który mam tutaj. I tak, sprawdzałem sobie, jak się robi fajerwerki, ponieważ po tylu latach grania w Minecrafta, powiedzmy, że nie pamiętałem craftingu, tak? Musiałem sobie przypomnieć i mam nadzieję, że mi wystarczy. Okej, tutaj są te elytry, tak, i tutaj w tym miejscu powinna, znaczy nie, tutaj jest End City, a w tym miejscu powinna na mnie czekać elytra. I mam nadzieję, że ona tam jest, że się nie okaże, że tej elytry nie ma. Okej, wejdźmy, o, w ten sposób, do środka jak do siebie, nie? Wchodzimy, witam serdecznie. Jest, widzę ją! W końcu, elytro, chodź. Dobra, raz, dwa, trzy, pięknie. Mamy. Ja wezmę ją, chwycę. Sky is the limit. Tak się nazywa achievement, który dostaliśmy. I można ją sobie założyć z tego, co rozumiem, na plecy? Dobra, bo ja mogę mieć tylko albo plecak. No dobra, trochę mi to popsuło, nie ukrywam, bo spodziewałem się, że będzie troszeczkę inaczej. Looting 3, sharpness 4, mending. Sharpness 4, ja muszę coś sprawdzić. Unbreaking. Ja nie mam lootingu na tym mieczu. Dobra, to już wiem, że będę musiał to zrobić. Stasis. Slideshows, to jest na proce. To raczej tego nie potrzebujemy. I tutaj można sobie zobaczyć. To jest endgame'owy loot, nie? Mending. Okej, kolejne mamy z mendingiem. Music diski. Czy ja tego potrzebuję? Unbreaking 3, też sobie to oczywiście weźmiemy. Ale tak naprawdę co? Misja została wykonana z tego, co widzę. Tylko. O, właśnie, to jest ten mobek. Pa na to. On teraz będzie. Okej, widzicie? On używa mojego miecza. To jest dziwne. I z niego wypada jakiś taki Mimikrim. Sprawdzę sobie, co to jest tylko. Mimikrim. Czy ja z tego mogę coś fajnego stworzyć? Ty, co to jest? Hemolfy Blaster? Okej. Pierwszy raz to widzę. I po co mi ten blaster jest? Enchanty tutaj mamy. Dobra, czy mogę jeszcze sobie wyjść tutaj, zobaczyć, czy jest coś ciekawego? O, kolejny shulker. Nie, shulkery, ja nie chcę z wami walczyć, jakby. Już powalczyliśmy. Na górze chyba nic nie ma, tutaj mamy tą chmurkę. To co, trzeba by było wrócić sobie do domu i sprawdzić, jak w ogóle działa ta elytra. Znaczy, nie wiem, każdy wie, jak działa elytra. Po co w ogóle ja to powiedziałem? I ile w ogóle ja mam gunpowdera? A, 20 tylko. Oj, no to słuchajcie, nie polatamy sobie niestety, bo nie znalazłem żadnego miejsca, gdzie mogę sobie farmić gunpowdera. Bo tutaj z tymi creeperami, no sami widzicie, w sumie nawet nie widzicie, bo nie ma, o, jest tutaj jeden zombiak, ale czy widzę jakiegokolwiek creepera? No niestety nie, po prostu jest bieda i cisza, jak to się mówi. I teraz ja potrzebuję jeszcze papieru, paper, mam tylko 3 papieru, no to nieźle. Moim celem było zdobycie elytry, zdobyłem ją oczywiście, ale nie mam najważniejszej rzeczy, żeby używać tą elytrę, czyli papieru. Znaczy nie, papieru, fajerwerku. A nie ma jakiegoś wieśniaka, który sprzedawałby mi gunpowdera? Może jest tutaj coś takiego? No nie, niestety, jeżeli chodzi o tego, to nic nie mogę tutaj zrobić, jakże mówi się trudno. No i trochę jestem zawiedziony, bo byłem przekonany, że będę mógł nosić swój plecak i swoją zbroję, ale okazuje się, że nie. Teraz musimy sobie przerobić to szybko na papier. No i mamy 60 fajerwerków, elytra jest tutaj założona i pyk! O, tak, tego brakowało. Najlepszy sposób poruszania. No i gdybym miał jeszcze nieograniczoną liczbę gunpowdera i gdyby była piękna pogoda,
to by było o wiele lepiej, no ale wszystkiego po prostu tutaj mieć nie można. No ale na pewno ułatwi mi tutaj to podróżowanie po tym świecie, bo zobaczcie, jakie to jest po prostu przyjemne, pyk, odbijasz się. I co, moim kolejnym krokiem jest ogarnięcie jakiegoś sposobu na nieograniczoną liczbę gunpowdera, albo po prostu na zwiększoną liczbę tego gunpowdera, żebym mógł sobie bez problemu, wiecie, latać gdzie chcę, używać tego jak chcę i będziemy mogli w końcu sobie poszukać jakichś takich rzadkich struktur. Chociaż przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. O właśnie, bo ja znalazłem coś takiego, co się nazywa Cave Tablet i jak sobie sprawdzałem, co ja w ogóle mogę z tym zrobić, to mogę to połączyć z papierem i powstanie mi mapa Magnetic Caves. Nie mam pojęcia, czy to jest jakaś rzadka rzecz, czy jak, ale możemy to zrobić teraz. A, nie mogę tego zrobić, bo to pewnie trzeba zrobić w Spelunkery Table Translation. No niestety tego stołu nie można zrobić, trzeba go znaleźć, także to jest kolejny jakiś tam cel, żeby gdzieś tam, pewnie to jest w podziemiach, się respi jakaś struktura z tym stołem, ten stół sobie zabrać do domu i w końcu odszyfrować tą mapę, którą tutaj mamy. I co? W takim razie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że film wam się spodobał, to była naprawdę długa podróż, więc mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę pod tym filmem i widzimy się, mam nadzieję, że za parę dni w kolejnym odcinku, tylko muszę pomyśleć, co chcę teraz zrobić.